Witam serdecznie w Banat 44. Akurat byłem na wyjeździe i dostałem cynk, że samiczka Scaleless Head Spider sypnęła jajkami. Zobaczymy, ile tego jest, czy w ogóle są zapłodnione, czy nie ma zbugu. No jestem niesamowicie podekscytowany. Nie patrzyłem tam jeszcze do środka, nie sprawdzałem nic. Minęła doba, odkąd złożyła jajka. Mam nadzieję, że to nie zaszkodziło. Sprawdzamy. Wygląda to bardzo obiecująco. Jajka wyglądają na ten moment zdrowe. Wszystko tu wygląda dobrze. No to nic. Ściągamy. Mam nadzieję, że zapłodnione. Widzę, że na razie slagów tutaj nie ma. Jesteś troszkę zdenerwowana, ale... że jesteś padnięta. Tak więc 2, 4, 6 jajek dużych, pięknych. Prześwietlamy. Doskonale widać żyłki. Tutaj tak samo. Ja też widzę, ale nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale ja widzę tu wyraźne żyłki. Tutaj tak samo. Tu też są. Tu jest ich troszkę mało, ale są. Ale tu rzeczywiście jest mało tych żyłek. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale wygląda na to, że wszystkie zapłodnione. Przekładamy. Ok, jaja przełożone. Musiałem trochę wermikulitu wziąć, bo przykrywka tutaj dotykała jedno z jaj. Na to oczywiście jeszcze pójdzie, raczej pod spód między jajkami, a nakrywką pójdzie papier do pieczenia. No i wrzucamy do inkubatora. Pudło wyczyszczone, samiczka, no zobaczcie, ile ją to energii kosztowało. Jest naprawdę zmęczona, wychudzona, też oczywiście przemyta. Teraz będę musiał tylko powalczyć o to, żeby ona z powrotem zaczęła mi wcinać, bo wiadomo, że przed owulacją długo samiczki nie jedzą. Nowy chips kokosowy, no jest ewidentnie zła. No ale cóż. O rany, co za emocje. Powiem wam, że nie mogę uwierzyć w to, że mam znios jeszcze składający się z 6 jajek z możliwością na Scalelessa. Siedzi już w inkubatorze. Zobaczcie. I co? Czekamy, aby tylko inkubacja zakończyła się powodzeniem. 60 dni do cięcia. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.